inicjatywa związana jest z obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję. To jest bardzo ważna sprawa, bardzo ważna kwestia, myślę, cywilizacyjnie i moralnie dla Polski, dlatego że ta inicjatywa jest wezwaniem do tego, żeby zatrzymać aborcję podejmowaną ze względów eugenicznych. Ta inicjatywa związana jest z dniem 1 czerwca. Wiadomo, 1 czerwca jest to Dzień Dziecka, dzień, w którym dzieciom daje się prezenty, ale również dzień, w którym powinniśmy za dzieci się modlić. Modlitwa obejmuje również te dzieci, którym nie dano się narodzić, które skazano na śmierć z tego powodu, że mogą narodzić się z jakąś wadą. To jest jednocześnie sprawa cywilizacyjna. Wiadomo, to już komunalnym troszkę się stało zdanie, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. To zdanie kilka razy powtarzał papież święty Jan Paweł II, ale to zdanie powinno być przez nas przemyślane, przemodlone i stać się powodem przebłagania. 1 czerwca to jest pierwszy piątek miesiąca, miesiąca poświęconemu sercu Pana Jezusa. Pierwszy piątek miesiąca jest to jednocześnie dzień przebłagania za rozmaite grzechy. W tym roku chcemy go poświęcić przebłaganiu za grzech aborcji, za decyzję matek, które nie chciały urodzić swoich dzieci, za decyzję lekarzy, którzy zgodzili się zabić, za tych wszystkich, którzy namawiali albo zmuszali matkę do zbrodni aborcji. Również będzie to modlitwa za polityków, którzy wstrzymują się przed tym, żeby zakończyć ten zbrodniczy proceder. Jest to również modlitwa za nas samych. Może za mało o tym mówimy, może za mało to uświadamiamy, może za mało podtrzymujemy matki, które mogłyby urodzić swoje dziecko, natomiast boją się tego. To wszystko są intencje tego 1 czerwca, pierwszego piątku miesiąca, miesiąca poświęconego sercu Jezusowemu. Pamiętajmy także, że nasz naród został przez biskupów polskich poświęcony sercu Jezusowemu wtedy, kiedy bolszewicy zbliżali się do Warszawy. Episkopat poświęcił Polskę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i włączmy się w tę ważną, szlachetną, przemieniającą nas wszystkich akcję. Konsekwencje grzechu aborcji są z jednej strony prawne. Oczywiście w Kościele oznacza grzech aborcji, współudział w tym grzechu, ekskomunikę, która działa z mocy samego prawa. Ale to jest, można powiedzieć, tylko skutek. Skutek tego, że aborcja jest rzeczywiście zbrodnią. A zbrodnia nigdy nie pozostaje bez kary, bez tego, że w człowieku następuje zerwanie z łaską Bożą, z łaską uświęcającą. I dlatego aborcja domaga się tego przebłagania. I myślę, że modlitwy wstawiennicze ze strony nas wszystkich, którzy powinniśmy modlić się za ofiary aborcji, nawet nie te dzieci, które zostają zabite, co przede wszystkim za tych, którzy ponoszą konsekwencje moralne rodziców, lekarzy, otoczenie matek, które namawia do tego zabójstwa.